niż w dniu 20 grudnia 2012 w sprawie środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy 15 i Szczejowicy na 2013 rok. Uzasadnienie. W związku z decyzją o zmianie zadania priorytetowego w roku 2013 dla gospodarowania terenów Armii Szczejowickich na cele rekreacyjno-sportowe na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 144 Osiedle Bohaterów września w ramach programu Radosna Szkoła Rada Dzielnicy 15 postanowiła i Szczejowice postanowiła jak wyżej. Proszę Państwa, mówiąc uchwały, które dotyczą jednego tematu, ja może pozwolę sobie wyjaśnić. W pierwszej wersji otrzymaliśmy informację, że szkoła nr 144 wygrała w konkursie dofinansowanie do budowy placu zabaw na swoim terenie. To dofinansowanie wyglądało tak, że pieniądze państwowe, czyli z województwa miało być dofinansowanie 80%, gmina miała dofinansować 80%. 50%, przepraszam bardzo. Czyli wartość tego ogródka to jest 160 tysięcy, była wyceniona, czyli z województwa 80 tysięcy, tutaj z miasta 80 tysięcy. Oczywiście to spłynęło wszystko na nas. Ja rozmawiałem z panem dyrektorem i powiedziałem, że my nie jesteśmy w stanie udźwignąć takiej inwestycji 80 tysięcy złotych. Tym bardziej, że budowane część pieniędzy przeznaczyliśmy teraz tam na budowę boiska. Zresztą już w cyklu dwa lata temu zaplanowana była inwestycja. I proszę Państwa, zadzwoniono nas z Wydziału Edukacji na rozmowy i na tak zwane negocjacje. Po rozmowach wyszło na to, że jeżeli dzielnica dołoży 40 tysięcy, to zaoznali dodatkowe 40 tysięcy złotych. I wtedy ten ogródek powstanie. Mało tego, dodatkowym tutaj plusem, który nie jest nigdzie opisany, jest fakt, że pod przedszkolem, nie wiem czy Państwo jesteście zorientowani, znajduje się w placy, który dwa lata temu przenosiliśmy z różnych miejsc między bloków i został on wykonany w miejscu zacienionym. Wydawałoby się, że zrobiliśmy dobrze, matki chwaliły, jedyne miejsce, gdzie można schować się przed słońcem. Okazało się nie do końca udało nam się trafić z tym pomysłem, bo co? Mieliśmy strasznie dużo interwencji ze strony Straży Miejskiej, mieszkańców. No, zrobili sobie tak zwani osiedlowi menele miejsce do picia alkoholu. Fajne miejsce, zacienione, trudno dostępne. I co się dzieje? W tym momencie, jeżeli powstaje, powtarzam, bo to jest ważne, że podkreślam, ogródek, który powstanie przy szkole 144 jest ogródkiem ogólnodostępnym. Pan dyrektor doskonale się o tym wie. I w tym momencie ZEO, tak jest po rozmowach z panią Kratką Samborską. Mam nadzieję, ja się powołuję tylko na rozmowy, które były przeprowadzone z panią dyrektor. Zostało zapewnienie, że ZEO za własne pieniądze przeniesie ogródek, ten, który znajduje się pod szkołą, na teren szkoły na osiedle oświecenia. Wiemy dobrze, że szkoła na osiedle oświecenia dwa lata temu zespół szkół przedszkole powołany znajduje się na przedszkole. Miało obiecane z Wydziału Miasta, że będzie tam powstanie również plac zabaw. Mało tego, to było, nawet informacja poszła szerszym echem, że ten plac zabaw jest zapewniony. Nic takiego się nie stało. Mieszkańcy, no znowu z prośbami zwrócili się do dzielnicy. I wydaje mi się, że za 40 tysięcy złotych mamy dwie kieszenie na jednym ogniu. Czyli mamy plac zabaw, który dalej zaspokaja potrzeby mieszkańców przy szkole 144, podkreślam, ogólnodostępny, plus powstaje nowy placek zabaw przy zespole szkół na oświecenie. Dokumentacja nic nas wtedy nie dotyczy. Takie jest zapewnienie. Mam nadzieję, że słowo zostanie dotrzymane. Powiem jeszcze, że ma to powiązanie ze moją wizytą teraz w mieście, to tak powiem cudzysłowo, nie, że jedziemy do miasta, bo jesteśmy na wsi, nie. Mi to, jeżeli do miasta, to jedziemy do Urzędu Miasta. Było dzisiaj spotkanie właśnie przewodniczących. Pilnie zorganizowane, dotyczących tak zwanych inwestycji, proszę Państwa, w naszych dzielnicach. Jeżeli nie zachowamy układu 65-35, czyli 35% inwestycje, czyli 65% bieżące nakłady, przy czym od razu mówię tutaj woli wyjaśnienia, nie liczą się tylko wydatki na infrastrukturę. Do tego tak zwanego wspólnego worka są wrzucone wszystkie inwestycje wydane na edukację, gdzie będziemy mieć wielki problem, bo wszystko właściwie znajduje się na remont, tak? Będziemy musieli, mamy około 2-3 tygodni
Ja musiałem być wcześniej z tego spotkania, gdzie dopiero podejmowano decyzję, jak będziemy dalej, jak ten terminarz działał, ale wstępnie, z tego co było ułożone, to za 2-3 tygodnie będziemy musieli się spotkać znowu, wszyscy przewodniczący, przedstawić nasze plany wydatkowania. Wydatkowaliśmy te proporcje, 65 do 35. Dlatego to powiedziałem, ponieważ te 40 tysięcy, które tu są przeznaczone, to jest od razu... Proszę Państwa, proszę o opinię komisji merytorycznych. Komisja rewizyjna sportu. Jedna głośny zamknął.